bliskość twórcza i bliskość emocjonalna są najważniejsze w tworzeniu tych kontaktów. I ja bym próbował, znaczy można udowodnić, to w książce jest opisane, że one są niezależne. Znaczy, że muszą być obie, ale jedna nie zastępuje drugiej. Każda jest ważna. Zarówno ta emocjonalna, bo to współpraca dwóch osób, ta właśnie, to pani redaktor powiedziała, chemia, czyli będzie chemia między dwoma osobami, a ta bliskość twórcza to jest taka pokazanie, że to w jednej, drugiej takiej odległości, że ja wiem trochę i ty wiesz trochę. Jak się razem połączymy, to wiemy więcej.